Cześć Artur, co nam dzisiaj pokażesz? Aha, ja mam wiele do pokazania. Tutaj mamy takie gąsiorki 3D mojego projektowania. Pewnie już parę razy widzieliście te gąsiory gdzieś w internecie. Ja już na paru budynkach to zrobiłem. Tutaj na pokazach można sobie szablonik. Tutaj one z profilu najładniej wyglądają, tak? No właśnie, z profilu. Ja widziałem to gdzie indziej, ale to później. Tak, o tym dalej. A dzisiaj bardzo fajny sposób na takie obróbeczki. Wygląda to jak wsówka. Będzie to wyglądało tak, jakbyśmy się napracowali, a ja wam pokażę, jak to bardzo w szybki, prosty sposób można zrobić. Z dwumetrowych kawałków można to stosować na okap, na wiatrownicę. Ja akurat wymyśliłem ten sposób w tym roku, pracując na aluminium, ale da się to również zrobić ze stalówki. Także idziemy na giętarkę, mamy giętarkę tutaj. Masz pasek wycięty? Pewnie, a jak nie, to utniemy zaraz. Mamy. Dobra. Utniemy mniej więcej pasek na 20 cm. Taki jakby był na okapie lub tam większy, to nie ma znaczenia. I teraz tak. Odrzucamy tą belkę do cięcia. I zobaczcie, można by było sobie potrasować to wszystko, ale ja wam pokażę, tylko chodzi tutaj... Zamysł, cały zamysł tego. Odwracamy kolorem do góry. I tak, ja mam przy swojej giętarce deseczki, zaginamy deseczką tak, zawijamy do góry, doginamy znowu deseczką tak i mamy jedną fałdkę już zrobioną. Odwracamy w drugą stronę. Tutaj oczywiście byłyby potrzebne znaczenia. Zawijamy jeszcze raz. Tak. I mamy już gotową wsówkę, ale można to samo zrobić odwrotnie. Dobra, polecimy to. Wracamy tylko z drugiej strony. Chwila wahania była. Też trzeba wiedzieć, z której strony to jest. Tak, ale później to wchodzi w krew. I patrzcie, możemy zrobić, mamy akurat tutaj dwie wsówki, ale można również to robić z tej strony po prostu. Tak, ja źle tylko przewróciłem, ale w każdym bądź razie teraz, żeby podwinąć to tutaj pod spód, sobie te wsówki, to idziemy, odwracamy sobie podkładem do góry i wycinamy tutaj blaszkę, po to, żeby nam się nie spęczała. Aha, czyli tutaj wycinasz, dobra. Prawe, lewe, też spiczaste nożyce, rybki. O to chodzi, żeby później przy przeginaniu trochę wyżej, to nie przeszkadza. To jest obróbka okapu czy wiatrownicy. Tutaj szczelność nie jest jakaś mega wymagalna. Zatem i tak tego nie będzie widać. To już nie chodzi o tego, czy będzie widać, tylko po prostu pod rynną wody nie ma. I teraz możemy sobie śmiało, idziemy do giętarki. Ja znowu folii nie zderłem. Zawijamy. I teraz tylko uważamy, żeby tu sobie nie odbić kantów. I mamy gotową obróbkę. Robicie sobie szablon tego. Można nawalać metry, co nie? Wiatrownicę z trzech kawałków zrobicie bardzo szybko, a będzie wyglądała bardzo, bardzo elegancko. Także powodzenia.